Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki, a oto po raz kolejny Graveyard Keeper. Wiem, że pewnie nikt z was tak naprawdę się nie spodziewał, ale cóż, siedziałem nad tym długo, sumiennie, tak przy okazji to mam w kieszeni. I udało mi się chyba ruszyć dosyć porządnie grę, więc pora pozbierać jakieś tam nowinki fabularne i pomału ruszać z grą. Tak więc jak widzicie, dla Wonsza mamy już wszystko, tak więc zgadamy z nim. I zobaczymy co i jak. Wiecie, wow, nie sądziłem, że po prostu wrócę jeszcze do tego na YouTube. A no proszę, okazuje się, że mi się jakoś udało. Dobra, co do tego rytuału, ale tu strasznie. No, jak ci się podoba? Jestem pod wrażeniem, zwłaszcza ta głowa z dyni. O, i mam achievementa, jej. Ależ ty masz chory umysł. Miejscówka gotowa, załatwione. Teraz potrzebuję oddanych sług. Och, no i potrzebny mi damasceński miecz. Do czego ci to właściwie? Zobaczysz, wykuj mi jeden albo kupko w górskim forcie. Dobrze? Damasceński miecz. Gdybym wcześniej wiedział, to bym to już miał. Ale tak to niestety. Prawdopodobnie kolejny tydzień. Bo nie ukrywam, nie do końca wiem, jakie tam były potrzebne materiały. No, poza tym, że oczywiście na pewno nie był potrzebny klejnot, bo ja mam właśnie ten miecz z klejnotem, który jest jeszcze mocniejszy, ale jednocześnie nie jest bronią właśnie tą podstawową. Dobra, a nie, coś robił na jubilerskim. Damasceński miecz z klejnotem. Bo stalowy miecz z klejnotem. Aha. Aha. Czyli prawdopodobnie on chce, żebym oddał mu mój miecz. Dobra, wiecie co? Jestem skłonny nawet pójść sprawdzić, czy nie chodzi o ten. Bo jeśli o niego chodzi, to jestem, no jak mówiłem, w stanie nawet oddać póki co swój jeden. Jedyny i no, mieć nadzieję na to, że to jest to. Jeśli to jest, jeśli jest to, to będzie super, jeśli nie, to się trochę wkurzę. Dobra. Jednak tak. Damasceński miecz, tylko wiedziałeś, gdzie mogę znaleźć rzeczy, których szukam? To była prościzna, nawet ich tak naprawdę nie szukałem. Spędziłem po prostu wieczór w mieście, wystarczyło posłuchać plotek. Lustro dumy, wszyscy wiedzą, że zawsze mają ze sobą. A, ma przy sobie biskup, okej. Okay. Czy te rzeczy, które inne potrzeba. Ludzie twierdzą, że może dzięki niemu rozmawiać z szefem. Aha. Wiecznie płonący węgiel. Strażnik Inkwizytora zdradził mi, że najcenniejszy artefakt jego zwierzchnika. Nosi go ze sobą w kieszeni, ciągle go parzy i dlatego jest zawsze taki zły. Słony widelec, twój przyjaciel, kupiec, matki jeden. To dziwne, zazwyczaj w mieście używamy tylko łyżek albo rąk. Podobno pomaga mu on dużo zjeść. Dzięki, Żmiu. Nie cierpię grzeczności. Dobra, dostajesz miecza. I zobaczymy, co tym razem będzie. Ależ ładny miecz. I jak wyczułeś chwilę. Nie no, żartuję, szedłem do jakiegoś czasu twoim tropem. I tak, wiem, że masz miecz. Okej, okay. Czyli coś się dzieje. Oto moi słudzy. Zebrali się tu, by podziwiać moją potęgę. To prawdziwa krew? Ależ tutaj strasznie. Nie wiem, czy to był taki świetny pomysł. Tak, chyba masz rację. Muszę więc cię zabić tym mieczem. A ty wtedy powrócisz znowu do życia. O rany. Jakżeś mi to zrobił? Ależ on musi mieć potężny. Musimy go czcić. Ple, ple, ple. Nie zgadzam się, bo pójście na moją moc. Władzę nad życiem i śmiercią. To wszystko dla mnie tylko słowa. Pójdźcie moim tropem i osiągnijcie nieśmiertelność. Aha. Czyliż mi mnie unicestwił. No super. Ciekawa sprawa. Nie żyjesz. Ale okej. Okay. Muszę wrócić do Żmija. Miejmy nadzieję, że warto było to wszystko zrobić i że on jeszcze nie uciekł. Bo jeśli tak, to trochę się wkurzę. Dobra. Miejmy nadzieję, że on właśnie tu siedzi, bo w sumie jeszcze trochę jest wieczora. I uwaga, uwaga, uwaga. Jest. Okej. Okay. Więc czyli dalszy ciąg szczęki. I dlatego właśnie was okłamali, ale ja nigdy tego nie zrobię. Po mrocznym rytuale rozpocznie się nasz chwalebny podbój. Oto on,
On żyje i jest nieśmiertelny. Spójrzcie, oto mój pierwszy uczeń. A teraz wracajcie do domów i czekajcie na moje rozkazy. Moje życie nigdy nie będzie takie samo. Niech żyje mi! Nadal musimy chodzić do kościoła? Ma rację, to masz co potrzebuje zmian. Bardzo mi się podobało, jak odgrałeś tę scenkę śmierci. Ależ to było dramatyczne. No cóż. Czy to już wszystko? Jasne, potrzebuję tylko trochę czasu na ostatnie przygotowania. Ale jestem do dyspozycji. Okej. Czyli straciliśmy miecza, ale przynajmniej pomogliśmy żmijowi. Dobra. W takim wypadku teraz trzeba będzie zająć się sprawą pozostałych osób. To oznacza tylko tyle, że pora pogadać z Inkwizytorem. To akurat jutro będzie można zrobić. Z biskupem w dzień ten cały słońcowy i w ogóle. Póki co zobaczmy, co było potrzebne do odzyskania miecza. Dwa stalowe części i trzy to takie elementy biżuterii. Okej, okay. Mamy na szczęście wystarczająco dużo złota. I potrzebujemy ile stalowych części łącznie? 3 plus 2, czyli 5. Dobra, czyli 5 części, co oznacza, że musimy zrobić trochę misek, tak, standardowo. 2 porcje misek niestety. Po czym oczywiście medytować, czekając właśnie na to, aż wszystko się zrobi. Czym mam zapchany znowu ekwipunek? Opowiedź brązowa, fuj, nawet nie potrzebuję. Nie będę udawał, że jest mi potrzebne. Po prostu najprościej w świecie. Wyrzucamy. Stalowe części się robią. A jak mówiłem, my idziemy póki co na medytację, czekając aż... No się wyprodukują, bo nic lepszego nie mam do roboty. No dobra, może poza sprzątaniem dali cmentarza, bo nie ukrywam. No trochę się tam narobiło zmian, ale dalej jeszcze nie jest wystarczające, żeby dostać prawa do katedry. No, niemniej jednak właśnie udało się ogarnąć chociaż część rzeczy. I teraz dobra. Idziemy, zobaczmy, są 4 części, czyli pierwsza porcja już zrobiona. O, druga też. Super. To teraz tak, czy starczy stali na miecz? Na szczęście starczy. Więc tak, mamy miecza. Co by tutaj jeszcze szybko zrobić, żeby mieć wolne miejsce? A to na razie odłożę, bo w sumie to nie ma znaczenia. I teraz tak. 3 detale biżuterii. Nienawidzę tego. Strasznie długo się robią, ale... No cóż, trzeba. Więc tutaj nawet ten proces mogę przyspieszyć, żebyście się nie męczyli, tak jak ja tym wszystkim. Tak, chyba nawet to zrobię. Dobra, tak więc mamy już wszystkie elementy, teraz tylko połączyć to w miecz. Oczywiście energii musiało zabraknąć, nie? Na całe szczęście to teraz nie problem, patrząc na to, że tak czy jak musimy iść do Inkwizytora. No a spotkanie z nim będzie dostępne dopiero za chwilę. Wiecie, bo było jeszcze za wcześnie, żeby iść do niego od razu. Ale jak mówiłem, to nie problem. Energia prawie pełna. Czuję się świeża. O, Żmiju, w końcu. Naprawdę musisz mówić za każdym razem, jaki jesteś wypoczęty? Co ty tu robisz? Mamy poważny problem. Do twojego cmentarza zmierza znany łowca wampirów. I zamierza mnie zabić. Pewnie spali też przy okazji twój kościół. Czemu ścigać się łowca wampirów? Zdaje się, że trochę przesadziłem z popisywaniem się swoją władzą nad życiem i śmiercią. Jeden z moich popleczników okazał się durnym gadułą. Tu znajdziesz ostatnimi czasy dobrych pomocników. I co my zrobimy? Musimy przygotować pułapkę na wzgórzu wiedźm, na drodze do cmentarza. Zrobimy tak, żeby wyglądało wszystko na wypadek. Zorganizowałem już coś, co trochę zatrzyma w miejskim burdelu? Okej. Okay. Mamy więc chwilę czasu, ale nie za bardzo dużo. Będę na ciebie czekał na wzgórzu wiedźm, niedaleko drogi. Okej. Okay. I mamy w sumie sprawę z Inkwizytorem, sprawę z Żmijem i w ogóle. Okej, okay. No i mamy teraz już piękny mieczyk. Najlepszy w sumie chyba z gry. Tak. I teraz tylko pytanie, czy będzie coś jeszcze potrzebne szczególnego, czy raczej jesteśmy już, powiedzmy sobie szczerze, gotowi do akcji wszystkich, które tu istnieją. O, winogrona wrosły, dobra. Jeszcze przy okazji się tym zajmę. Znowu mam zapchany ekwipunek, no jasne. Ech, dobra, zbieramy winogrono. Zaraz nasiona szybko. I jak się zajmiemy nasionami, to szybko trzeba będzie tylko...
zlecić temu naszemu durnemu zombiakowi zajmowanie się winogronem i miejmy nadzieję, że tym razem nasion magicznym trafem nie zabraknie. Bo jeśli tak, to ja już nie wiem, co zrobić, żeby no był samowystarczalny. Dobra. O, jest. Jest, Żmiju. W końcu. Przyniosłeś drewnianą deskę? A czemu miałbym ją przynieść? Bo cię o to poprosiłem. Nie prosiłeś. Dobra, nieważne. To ją przynoś, szybko. Deska. Deska nie powinna być problemem, więc... gdybym wiedział wcześniej, to bym po prostu przyniósł. A tak, to niestety. Dobra. Miejmy nadzieję tylko, że mam jeszcze ze sobą. No dobra. Jest tu na szczęście dostęp. Deska. Jedna. Co jeszcze będziesz nagle chciał, Żmiju? Miejmy nadzieję, że to nie będzie nic takiego wielce trudnego, bo jednak. No nie ukrywam, zależy mi na czasie, bo jeszcze no mam umówione spotkanie z Inkwizytorem. I parę innych spraw. No ale dobra. Mamy deskę. Masz tę drewnianą deskę. Czy mam w sumie deskę zwykłą, niepotrzebnie to drewnianą jest dopowiedziane. Świetnie, wszystko gotowe. Ma szczęście, że jeszcze tu nie dotarł. Czekajmy. No nie, cały dzień. Ile musimy czekać? Jeszcze tylko chwilę. Jesteś pewien, że będzie tu szedł? Tak, musimy być cierpliwi. Żaden człowiek nie siedziałby tyle czasu w burdelu. Może w nim nie siedzi? O Jezu, nie mówcie mi, że co. Jestem strasznie zmęczony i muszę coś zjeść. Stawką jest absolutnie wszystko, zachowajże spokój. Nie mówcie mi, że cały tydzień będę czekał tutaj na niego. Idzie, szykuj się. Mamy tu tylko jedną szansę. Uwielbiam misje poboczne, szybka kasa na boku. To jest Geralt. Pchaj! Nie wiem, to był Geralt! Nie wierzę, Geralta zabiliśmy. Ha, totalna łatwizna. Wielki łowca. Haha, niepokonany wojownik. Ha. Jakieś to miłe, że wziął swój medalion. Teraz możemy wejść do głębszej części lochu. Co teraz? Musimy pozbyć się ciała i otworzyć przejście. Spotkajmy się przy wejściu do lochu. Mam dla ciebie ostatnie zdanie. Tworzymy dobry zespół. Dobra. Jaki jest teraz dzień, tak szczerze? O, ten sam. Medalion łowcy, trochę kamienia, co jest niepotrzebne. I teraz szybko tylko trzeba zobaczyć ciało tego łowcy. Po czym miejmy nadzieję, że zdążymy do Inkwizytora. Ale proszę, ciekawostka taka. Niby minęło kilka dni, a jest dalej to samo, więc albo cały tydzień kazało nam czekać, albo to znaczy, że po prostu czas nie mijał tylko tak dziwnie i... Ten łowca nie należy do najbardziej cnotliwych osób. Strasznie dużo grzeszy. No i do tego trochę tam dobrych uczynków też zrobił, no ale głównie grzesznik. W sumie pasuje to trochę do Geralta. Ja, nawet bardzo. Ale dobra, nie mnie teraz gadać o Geralcie i w ogóle. W sumie to znaczy, że i tak dalej, daleko w loch bym nie mógł wleźć. Ciekawe. Chociaż nie ukrywam, nie zwiedzałem go za bardzo, więc... Dobra. Okej. Błagam, żeby tylko Inkwizytor tu był. O, jest. Szukam wiecznie płonącego węgla. Jeden ze strażników mówił, że może pan mieć wiecznie płonący węgiel. Potrzebuję go, by wrócić do swojej rodziny. Rodziny. Miałem kiedyś rodzinę. Ale spłonęli. Moja córka i syn. Spaleni żywcem w moim domu. Mój dom spłonął wskutek wielkiego wybuchu. A mój syn był taki młody. Nie znalazłem nawet jego szczątków. Znalazłem jednak wśród popiołu ten węgielek. Od tego czasu wciąż płonie, rozpalając mój gniew. Jestem pewien, że to sprawka sabatu czarownic albo kultystów. Powołałem inkwizycję do życia po to, by pomścić wszelkie zło. Nie mogę ci go oddać, póki nie spalę wszystkich. Może kiedyś, jeśli mi pomożesz, ale nie wcześniej. Okej, czyli dobra. Wszystko jest gotowe na następne palenie. I zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. No, mamy burgery, mamy piwo, mamy wszystko. Ło, jakie tłumy!
Piwo, świeże piwo. Piwo zmywa wszystkie grzechy. Soczyste burgery, słodkie jak święta ekstaza. Wezmę dwa. Nie było chyba lepszego palenia wiedźmy. Ale pycha. Przedymione mięso, aha. I achievement note, hot dog. Czyli za sprzedawanie burgerów. Teraz zobaczymy jakie zyski. Poza trochę wiary. W mieście będzie przez najbliższy miesiąc aż huczeć o dzisiejszym paleniu na stosie. Powinniśmy to powtórzyć, gdy tylko będziesz gotowy. Przeszykuj swój namiot i będziemy mogli zaczynać. Zebrałeś 33 srebrne monety na sprzedaży piwa i burgerów. I dobra. A, czyli nie mogę ruszyć wątku Inkwizytora dalej. Nie wiadomo czemu. Trochę szkoda. Może później, nie wiem, się zobaczy się. Czy mam coś napisanego, jeśli chodzi o Inkwizytora na obecny moment, czy raczej nie. Pewnie był wyżej, znając mnie. Nope. Nie ma niczego. Dobra, czyli w takim wypadku... Ha. Jedyne, co nam pozostało chyba na obecny moment, to skupić się na innych rzeczach. Czyli nie wiem, może na biskupie, może na czymś jeszcze. Zresztą się zobaczy. A na razie trzeba po prostu, nie wiem, może zająć się jakimiś zmianami na cmentarzu czy coś. Dobra. Swoją drogą zobaczymy jak tam jest teraz z piwem i burgerami. Dobra, burgery mamy, piwo nie. Ale piwem nie trzeba się przejmować, szybko je zrobię. I teraz tak. Szybko idziemy na cmentarz. Zobaczymy jak... Zresztą jak już się powtarzam, jak to będzie wyglądało teraz z... no ze zmianami, które możemy zrobić. Bo to jest chyba najlepsze, co możemy robić na obecny moment. Inaczej mówiąc, chcę wykopać jednego gościa. Nie wiecie, jak ekshumacja. Nadzieję na to, że oczywiście będzie można go ulepszyć. No i tak się właśnie też prezentuje. Odpory tych najlepszych są robione już z marmuru. Mam takie kamienne posągi i widzicie, jakie już piękne ciała udaje mi się tworzyć dzięki balsamom. Jak widać, nawet nie jestem w stanie na obecny moment zagospodarować tego. Dobra, mam tu trzy... No, trzy negatywne czaszki. Czyli ten grób się nadaje. Tutaj ile? Nie zyskamy na tym nic, czy zyskamy? Nie, no, zyskamy dwa punkty, więc dobra. Już wiem, kogo tym razem. Pozwoli na ekshumację. Na razie jedno, zobaczymy, czy mamy komplet. No niestety nie mam kompletu, a złoto brakuje. Tak więc tylko jedno ciało będę mógł ekshumować. Ale zanim to muszę właśnie odłożyć wszystkie składniki w to miejsce, żeby nie wadziły w kieszeni. No chyba, że jak zwykle nie mam miejsca na nic. Chociaż dobra, na złote opowieści. Okej. To wracamy po to pozwolenie, no i szybko trzeba będzie się zająć. Tylko na czym najwięcej zyskam? Tutaj dwa. U niego zyskam trzy. Okej. Tutaj nic. Chociaż on... Nic, znaczy jeden w sumie. Tutaj mogę... O. Dobra. W sumie usuwając u niego mógłbym zyskać dużo tylko. No bym musiał wymieniać grób. Widać, mam potencjał na 4 punkty. To by mi dało 6. Podaję 7. 8, 9. Dobra, kolego. Zostałeś wybrany dzisiaj na tego, który właśnie dostaje nową szansę. Dobra, grabarz, pracuj. W czasie, kiedy on będzie się balsamował, to my będziemy musieli tylko i wyłącznie zająć się na szybko przygotowaniem mu lepszych grobów. To oznacza, że w sumie będzie dużo ogarniania przy kamieniu i w sumie jeszcze do tego przy marmurze, chociaż marmur to nie problem. Dobra, zaczynamy od czego? A zacznijmy od długu. W sumie ten właśnie długowy pozwala zastosować zarówno złoto, jak i srebro, kiedy nie mamy konkretnie wystarczającej ilości czerwonych czaszek. Tak, czaszek na początek. Dobra. W takim razie zobaczymy, co jest potrzebne, żeby przygotować te piękne groby. Ogrodzenie marmurowe, nic, czyli już mamy.
Tylko swoją drogą jeszcze odłożę stare elementy, bo są niepotrzebne. Niby wiem, że mógłbym się bawić w marmurowy krzyż, ale jakoś tak czuję, że w sumie łatwiej jest mi zrobić te kamienne posągi, bo... No, rzeźbione kamienie... Myślę, że bardzo łatwo. A jeszcze kamienie mam pod dostatkiem. Nie marnuję żadnych części, niczego. Prawda, sporo energii. No, ale poza energią to nic takiego tak naprawdę. Dobra, i... Pewnie zabraknie. Oczywiście, że zabrakło. Tym razem nie mogę sobie pozwolić na sen, więc... Jeden burger, proszę. I dostaję jakieś jeszcze za to bonusy. A, no tak, na jakiś czas po prostu lepiej się skalpuje zwłoki, ale... Na obecny moment tak się tym nie będę zajmował, więc... Tak. Dobra. Jeszcze trochę czasu jest, na razie odkładamy. Jeszcze drugi nawóz. Zobaczymy, jak tam trupek, czy już dostał pełną porcję no, substancji ługowej, czy jeszcze nie. No w sumie idealnie. Łuk się zrobił, to wepchamy w niego trochę kleju. Potem srebro, na koniec złoto i będzie już gotowy do tego, żeby właśnie powrócić ze swojego domu. No po śmiertnego. Tylko, że w lepszej wersji. To zarówno w jego przypadku, jak i w przypadku właśnie... Jak to się nazywało? No jak i w przypadku... No... Mojego domu. Czyli groba. Tylko powiem szczerze, dalej to nie jest wystarczająco. Będziemy mieli może, nie wiem, maksymalnie 180, to potrzeba 200. A już jutro przychodzi biskup. No niestety, nie zapowiada się na to, żeby się miało udać się. Ale się zobaczy, jak już powtarzam, po raz pięciopierdylionowy. Jeśli się nie uda, to zawsze mogę jeszcze przeczekać ten tydzień, czy tam porobić coś innego. Jeśli się uda, to super. I o dziwo nawet będziemy właśnie mieli wszystko, co jest potrzebne, nawet w jednym tygodniu. Chociaż w sumie, czy ja wiem? Prawdopodobnie się nie uda. Chociaż właśnie jak jeszcze z pieniędzmi, tylko 10. Gdyby nie to, że mój zombiak od dostaw się ciągle psuje, to może nawet w dzisiejszym odcinku bym doświadczył dalszego ciągu wątku astrologa, do którego teraz swoją drogą właśnie idziemy. I padnę wdzięczki, bo w sumie 2 złotych monet mi brakuje do papierów arystokratycznych. Ale dobra, bez takich. Kupujemy książki. Dziękuję. Czytaj, Bob. Dawaj teraz te bardziej mądre książki. Czytaj, Bob. No, i w ten sposób znowu mamy pod dostatkiem punktów i... niestety za mało jeszcze na, jak widzicie, te elementy. Ale spokojnie, już niedługo będzie można właśnie robić najpiękniejsze groby, jakie istnieją. Czyli tak de facto... Będziemy w stanie nawet te chyba najbardziej wymagające ciała już obsłużyć. Ale no, bo nie ma co się tym przejmować. To, co mamy, jest wystarczające. Prawie. Ale nie wiem, czemu jest tutaj ta maszyna do wyciskania, skoro nikt z niej nie korzysta. No chyba, że ona, ale... Sądząc po tym, co on tu ma dostępne, to... No raczej to jest mało prawdopodobne, żeby korzystał z tak zaawansowanej maszyny jak wyciskarka. Okej. Okay. Muzyczka jak zwykle się zmienia na wioskową. Nic ciekawego do powiedzenia już nie mam. I w sumie po spotkaniu z biskupem prawdopodobnie będziemy kończyć odcinka, bo nie ukrywam, już mamy prawie, no dobra, nie prawie 30, tylko 25 minut już prawie. No a standardowo czas nagli, mimo tego, że już trochę wolniej i w ogóle, czy tam wolniej, w sumie luźniej. Ta luźniej teraz jest dobre określenie prędzej niż wolniej. Ale okej. To teraz tylko została w sumie ostatnia sprawa. Poza tym, że właśnie trzeba trupka przygotować. Bynajmniej... Chociaż w sumie nie wiem, czy bynajmniej jest tu prawidłowo zastosowane, no ale... Możliwe, że tak. Mniejsza z tym. Ostatnią sprawą, która nam została tak naprawdę, to jest... to chciałem. A no tak, już się pogubiłem. W
sumie chyba przygotowanie już wszystkiego, co może być potrzebne ewentualnie na właśnie produkcję tych bardziej zaawansowanych elementów z marmuru. Co oznacza, że w sumie trochę jeszcze nam czeka roboty. Głównie czerwone punkty, tylko ile tego potrzeba tak właściwie. Zobaczmy tutaj. Marmurowy cokół i krzyż dają 6, tutaj mamy 7, ale tutaj za to mamy 5 już na tych podgrobiach. Chyba zacznę właśnie od marmurowej nagrobki rzeźbione. Brakuje nam, 88 punktów. Szybko tego nie ogarniemy. No ale w sumie póki co to mogę... Najlepsze co mogę zaoferować to w sumie rozbić trochę marmuru. Bo kołków nie ma. Dobra, to teraz tak, kołki się produkuje tutaj. Tak z 40 już na zapas niech będzie. Miejmy nadzieję, że dostanę tyle marmuru, że no wystarczy na to wszystko, co bym chciał. Drogą pamiętam, że kiedyś był jakiś fajny sposób na gromadzenie właśnie. No jak to się nazywało? No, czerwonych punktów. Jeszcze całą 40 chciałbym teraz wykorzystać. Mogę zrobić więcej, bym już cały marmur po prostu wyzbierał. Ale niestety już nie pamiętam, jak to jest. Na pewno nie jest to samo w sobie kopanie marmuru, jak widzicie. No on oferuje po jednym punkcie. Aż będę musiał się chyba przypominać, jak to było. Ale dobra. Póki jeszcze jest szansa na cokolwiek, to produkujmy. Miejmy nadzieję, że no... Ja nie zawiodę całkowicie. I okej. Na obecny moment tyle musi wystarczyć. Resztę marmuru wyprodukuję sobie na spokojnie. Póki co idziemy spać do pełnego paska. Bierzemy trupka, poddajemy go terapii złotej albo srebrnej, nie pamiętam, która została. Idziemy do biskupa, odprawiamy mszę. No i na tym będziemy kończyć już na dzisiaj zdecydowanie. No w sumie udało się cokolwiek, co jest takie fajne dosyć. Chociaż nie przeczę, chciałbym, żeby to było jeszcze lepiej. Dobra. Biskup powinien już czekać. I znając się też on powie, że dostaniesz to lusterko tylko, jeśli będziesz godzien i wykonasz wszystko, co mogę ci zrobić. Czyli tak de facto pokazuje to w ten sposób wszystko, że jednak każdego NPC trzeba do końca doprowadzić, bo inaczej nie ukończy się gry. Nie ukrywam, męczący dosyć mocno, ale... No się tak trochę wziąłem na to, że nie ma przebacz, ja muszę dokończyć. No, i ja to zrobię. Nasz kolega niech tutaj czeka na terapię. Jeszcze srebrną. Ja w tym czasie pogadam i zaraz już będzie dobrze. Okej. Ej, kolega. Tu się jakaś piękna jest teraz katedra. Wszystko z lokalnego surowca. Oprócz drzwi na ławkach. Kupiłem go od mojego przyjaciela, kupca. Ech, ci kupcy. Osobiście najchętniej wygnałbym ich z królestwa. Co do jednego. To prawdziwi szewcy grzechu, kupcy, aktorzy, lekarze. Kościół zapewnia wszystko to, co oni. Tyle, że święte i bardziej prawe. Dobra, dość widziałem. Myślę, że ten kościół jest gotów, by stać się katedrą. Nadal jednak brakuje tu mojego posągu. Od teraz ma to być twój priorytet. Oczywiście, wasza wielkość, świętobliwość, coś. Dobra, nie wiem. Fajnie. Złoty, kolejna powieść. Aha. I muszę jeszcze pogadać z nim o lustrze. Mam pewnego lustra. Wasza świętobliwość, czy to prawda, że ma pan lustro dumy? Potrzebuję go właściwie to zależy od tego całe moje życie. Ach, moje ukochane lustro. Ile wystąpień przed nim przećwiczyłem. To lustro pomogło mi zrozumieć, jak ważny dla kariery jest wygląd. Dzięki temu lustru osiągnąłem swą chwałę. Mam je od dzieciństwa. Z żebraka książę, haha. To lustro dało mi pewność siebie, dzięki której zrealizowałem wszystkie swoje marzenia. Może teraz, gdy jestem już wielki, nie jest mi już nawet potrzebne? Kto wie? Może przyjdzie dzień, gdy ci je dam, kiedy nie będę potrzebował już więcej dowodów. Tak jak myślałem. I de facto... W sumie mamy jeszcze dużo roboty. Chociaż wydaje mi się, że akurat biskup będzie jednym z łatwiejszych do ogarnięcia. No zdecydowanie bardziej niż kupiec, jak widzicie. Niestety cały tydzień kolejny zmarnowany przez brak kupca. Czy w sumie przez brak tych 2 monet. Chociaż, jeśli bym się postarał, może znalazłbym coś, co da się sprzedać, żeby nadążyć, ale no.
Wątpię, żeby to było takie łatwe. Więc dobra. Zakopujemy nieszczęśnika, który niestety już jest martwy. Kolejny certyfikat pochówku. Dobra, dajemy na razie te nagrobki, bo niestety nic lepszego nie mamy. To w sumie lepszego chyba nawet nie potrzebuję. Dobra, i uwaga, uwaga. 182, czyli jak de facto gdybym się bardziej postarał wcześniej, to już byśmy dzisiaj mogli zdążyć. Dobra. Niemniej jednak idziemy na... No oczywiście wygłaszanie kazania. I na tym kończymy dzisiaj. Tak więc ja już mogę wam w sumie podziękować. To by było na tyle. No i trzymajcie się. Ej, ej.